Dzień dobry YouTube. Słuchajcie, dzisiaj krótki dość film z aktualizacją tego, co się u mnie dzieje. Przedstawię Wam też, jak wygląda mój trening barków i klatki piersiowej, czyli można powiedzieć trening push, z omówieniem tego, co dzieje się na załączonym obrazku. Generalnie, jeżeli chodzi o kwestie zmian w diecie, to tutaj nie zmienia się wiele. Oprócz tego, że w jeden dzień, w ten dzień po weekendzie, że tak powiem, czyli w dzień resta poniedziałkowy, dochodzi jeden posiłek, można powiedzieć taki posiłek oszukany. Ze względu na to, że plecy są moim priorytetem, no właśnie w poniedziałek takie ładowanko, żeby we wtorek móc troszkę więcej teoretycznie przynajmniej z siebie wykrzesać mocy, choć prawdopodobnie jest to raczej kwestia bardziej placebo niż jakiegoś realnego efektu, natomiast tak jak mówię, taka zachcianka z mojej strony, zobaczę jak to będzie, jak to wyjdzie, czy mi się to sprawdzi, czy mi się to nie sprawdzi. Tyle. Jeżeli chodzi o kwestię cardio, zostało ono zmniejszone, nie pamiętam czy mówiłem już o tym w poprzednim filmie, ale chyba nie, zostało ono zmniejszone do 6 razy 25 minut w tygodniu i tak na razie pozostaje. Nie zmienia się zupełnie nic pod względem tej aktywności, pod względem treningu i pod względem żywienia, oprócz tej zmiany, którą podałem w tym momencie. Na ten moment poziom trawienia jest zadowalający, nie mam jakichś większych takich problemów, jeżeli chodzi o kwestię przejedzenia, natomiast tutaj musiałem też zmniejszyć ilość wypijanej wody na treningu, także już rzadko zobaczycie mnie z jugiem moim kochanym Hero Lab 1,5 litrowym, a częściej raczej z takim 800 ml shakerem, ze względu na to, że jak opiję się bardzo mocno wody na treningu, to później mam problemy już, żeby na wieczór te posiłki dojeść, także to jest taka rzecz, która się zdecydowanie musiała zmienić, a oprócz tego wszystko zostaje w starym trybie. Oczywiście nie zmniejszam podaży wody, po prostu tą podaż wody sobie regularnie dopijam w ciągu dnia, tak żeby rozłożyć to w miarę możliwości w przeciągu całego dnia. Jeżeli chodzi o kwestie takie ściśle techniczne, to w zasadzie tyle, a teraz przechodzimy do mojego treningu push, nazwijmy to. Generalnie trening zaczynam z założenia od ćwiczenia najcięższego, takiego, które daje mi największe możliwości do progresji siłowej, niemniej jednak z takim założeniem, żeby to nie było ćwiczenie na typowo wolnym ustawieniu, czyli nie sztangi. To jest taka rzecz, którą gdzieś tam zaczerpnąłem sobie od Johna Meadowsa i takim systemem od jakiegoś czasu staram się trenować, ze względu na po prostu kwestię bezpieczeństwa, no i też kwestię bracingu, czyli możliwości odpowiedniego wyizolowania ruchu i wygenerowania największej mocy właśnie w tym pierwszym ćwiczeniu. Jak widzicie, u mnie jest to slight incline, że tak powiem, czyli na lekkim skosie, dodatnim wyciskanie na hamerze. Pierwsza seria jest w zakresie powiedzmy 6-7 powtórzeń, druga w zakresie 8-9. Kolejnym ćwiczeniem jest wyciskanie już na skosie na suwnicy Smitha. Tym tutaj się to różni od klasycznego wyciskania, że ze względu na ostatnie moje problemy coś z barkiem, w dolnej fazie ruchu odczuwałem lekki dyskomfort, dlatego też założyłem dwa bendy, cienkie, ale mocno dociągnięte, tak żeby dociążały bardzo mocno górę. Stąd też ze 160 kg zszedłem na 100, ale rzeczywiście ta góra jest solidnie dociążona i pozwala mi to też odciążyć sobie dolną frakcję ruchu i nie mam faktycznie tego bólu w tym barku, także jest to taka rzecz, która gdzieś tam mi zdecydowanie pomogła. Pierwsza seria również 6-7, druga seria również 8-9, tak generalnie w spektrum całego treningu mniej więcej będzie wyglądać kwestia rozłożenia serii i ilości powtórzeń, także nie wiem czy będę to powtarzał dla każdego ćwiczenia, zresztą prawdopodobnie wyświetlę Wam to wszystko poniżej. Kolejnym ćwiczeniem są dipsy, czyli pompki w wersji tutaj wykonywanej na klatkę piersiową. Różni się to generalnie raczej tylko i wyłącznie ustawieniem pozycji pracy łokcia. Generalnie jeżeli chcemy stargetować bardziej triceps, te łokcie idą wężej. Natomiast jeżeli chcemy stargetować bardziej klatkę piersiową, no to zgodnie z ruchem wykonywanym poprzez mięśnie piersiowe, czyli przywiedzenie kości ramiennej, musimy ten łokieć odwieźć delikatnie na zewnątrz, żeby później mieć tą możliwość, żeby go po prostu wzdłuż swojego ciała przywieźć, co jest raczej powinno być w miarę możliwości zrozumiałe. Kolejnym ćwiczeniem już jest takie ćwiczenie, można powiedzieć, ostatnie izolowane już. I jak widzieliście, jakby mój cały schemat treningowy jest zbudowany właśnie również w zamyśle takim, można powiedzieć, treningowym Johna Meadowsa, czyli od ćwiczeń ciężkich do ćwiczeń stricte pompujących. Ostatnim ćwiczeniem jest właśnie takie ćwiczenie już stricte metaboliczne, czyli wyciskanie w zasadzie, można powiedzieć, rozpiętki na skosie dolnym z udziałem właśnie linek do generowania stałego napięcia na całej frakcji pracy, przy czym w ostatnich jakby tutaj po zakończeniu serii, może tak, wykonuję 10-sekundowy stretch, żeby jeszcze móc mocniej troszeczkę dociążyć sobie i przepracować mięsień w pełnym rozciągnięciu. W drugiej serii tutaj wchodzi rest pause. I tak to generalnie wygląda. Pierwsza seria to jest w nieco wyższym zakresie powtórzeń, bo 8-9, a druga w zasadzie też 8-9, ale w związku z tym, że dochodzi rest pause, to jest to nieco przeciągnięte po prostu, jeżeli chodzi o kwestię objętości. Dalej wykonuję już barki, w związku z tym, że te barki u mnie są dość dominującą częścią, jeżeli chodzi o strefę push, to wykonuję tutaj tylko i wyłącznie jedno ćwiczenie na bocznych tą barku. Jest to właśnie wznos na maszynie, którą widzicie w tym momencie. Pierwsza seria jest w nieco wyższym zakresie, bo w zakresie 8-9 powtórzeń, druga seria w nieco niższym, 6-7 powtórzeń i trzecia w jeszcze wyższym, czyli w zakresie około 10-11 powtórzeń. Po takim właśnie zestawie trzech serii przechodzę już na wyciskanie na maszynie. Zdecydowałem się na wyciskanie na maszynie właśnie ze względu na kwestię bezpieczeństwa, o czym mówiłem wcześniej. Tutaj kwestia po prostu tego, że mogę się lepiej w tej pozycji zaprzeć i rzeczywiście ten bark przepracować w takim pełnym skupieniu, jak rzeczywiście chciałbym to zrobić. Niestety tutaj w pierwszej serii maszyna jest nieco źle zbudowana i kwestia tego, że założyłem zewnętrznie ciężar, dodając właśnie z boku pinem, przechylił cały stos, linka blokowała i nie dałem rady zrobić więcej powtórzeń ze względu na to, że zakres ruchu był po prostu wyhamowywany. Natomiast odbiłem sobie to w serii back-off, dokładając nieco mniej ciężaru, tym razem już nie na stos, a na rączki maszyny i w ten sposób będę musiał sobie chyba dokładać na tej maszynie, ponieważ ona jest no nieco wadliwie zbudowana, a raczej zbudowana z myślą o tym, żeby na niej raczej tak ciężko chyba nie dźwigać, także trzymajcie kciuki za to, żeby ta linka któregoś dnia mnie nie zaskoczyła i z głośnym hukiem po prostu nie pękła. Kolejnym ćwiczeniem jest już ćwiczenie na tylny akton barku, które również wykonuję właśnie z barkami, ze względu na to, że no jest to część barków, przy czym tutaj włącza się też troszeczkę do pracy mięśnie, włączają się do pracy również mięśnie pleców, a plecy wykonuję dzień wcześniej, niemniej jednak jakby tym głowy sobie za mocno nie zaprzątam, dlatego że mam dość dobre czucie mięśniowe, jeżeli chodzi o tylny akton barku i potrafię sobie to na tyle wyizolować, że myślę, że regeneracyjnie jestem w miarę tutaj bezpieczny. W pierwszej serii jest to około 10 powtórzeń do upadku, w drugiej również celuję między 10-12 powtórzeń, przy czym tutaj już również dochodzi rest pause. No i ćwiczenie ostatnie, jest to takie ćwiczenie, które ma za zadanie wypełnić chyba największy brak u mnie w mojej sylwetce, czyli jeżeli chodzi o kwestię górnej części barku i klatki, brakuje mi tego połączenia, co zresztą brakuje większości osób, czyli tego takiego wypełnienia tej półki, że tak powiem, mięśniowej. I właśnie dlatego zdecydowałem się na to, żeby skorzystać z tego ćwiczenia. Jest to takie ćwiczenie, które bardzo często widuję karkołomnie wykonywane jest przez osoby, które za ćwiczenia aż tak bardzo drobne, że tak powiem, i tak aż tak bardzo izolowane nie powinny się zabierać, czyli początkujących na siłowni, ponieważ nie uważam, że byłoby to ćwiczenie, które w jakikolwiek sposób może zbudować realnie Waszą muskulaturę, jeżeli chodzi o kwestię rozwoju mięśni piersiowych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię przedniego aktonu barku i właśnie delikatnie zaakcentowania tej części obojczykowej klatki piersiowej, to jest to ćwiczenie bardzo, bardzo fajne, przy czym tutaj też nieco wyższą objętość stosuję, bo aż 3 serie, jak dla mnie jest to całkiem dużo i w ostatniej serii właśnie wykonuję rest pause, wszystko w okolicach 12 powtórzeń, staram się celować. No i jest to właśnie ćwiczenie stricte wrzucone po to, żeby objętość na tę część obojczykową klatki piersiowej nadgonić, przy czym delikatnie móc sobie jeszcze przepracować przedni akton barku. Celowo to jest wrzucone w zamian za na przykład wznosy sztangi czy wznosy hantli przodem, dlatego że one angażują zdecydowanie mocniej przedni akton barku, a mnie zdecydowanie bardziej na tej części obojczykowej klatki piersiowej zależy. I na tym zamykam swój trening barków i klatki piersiowej. Jak widzicie, no jest to taki dzień, w którym tricepsów nie ma, brzucha nie ma też łydek, ze względu na to, że jest to taki dość trening skondensowany, skupiony właśnie na tej kwestii pusha, bo robię go tylko raz w tygodniu i warto jest wykorzystać ten czas w 100%. Tak to wygląda z mojej strony, jeżeli chodzi o kwestię mojego pusha, że tak powiem. Oczywiście tego w zakresach niższych, mam jeszcze push z zakresami wyższymi, o czym mówiłem w poprzednim materiale, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jak rozłożenie mojego splitu treningowego na przestrzeni tygodnia wygląda, to zapraszam do filmu poprzedniego. Jeżeli forma takiego filmu i omówienia całego zestawu ćwiczeń przypadł Wam do gustu i uważacie, że coś tam z niego wyciągnęliście, to zachęcam oczywiście do komentowania, udostępniania, lajkowania, subskrybowania, no i dawania mi informacji o tym, że rzeczywiście tego typu materiały są gdzieś tam w waszym zainteresowaniu. Dzięki wielkie, to by było na tyle. Ja zachęcam Was oczywiście jak zawsze do śledzenia kanału i widzimy się w kolejnym materiale.